Kapsaicyna, Shili, Szczypta Scovilli. To jest spotkanie z ostrością. Uszanowałem Kolodziejska, to jest kolejne spotkanie z ostrością. Ja jestem Mike Van T. A jestem Stanley Pitt. Witam was wszystkich serdecznie. Mamy tutaj Samianga, Buldaka. No. Ale no nie wiem, jak już zdążyliście zauważyć, nie jest to dzisiaj wyzwanie ostrości, chociaż wszystko, co jest Samiangiem, Buldakiem, prawda, Majku, staramy się... Było wszystko na wyzwaniu. Robimy wszystko na wyzwaniach. Ale no tutaj stwierdziliśmy, że tutaj to musi być spotkanie. Dlaczego? A no już wam pokazujemy, o co chodzi. Samiang Light. Samiang Buldak Light, chyba powinienem wręcz tu powiedzieć. No musimy to pójść na spotkanie, ponieważ jest to wersja Light, nie tylko, że tutaj jakby jest lżejsza, że tak powiem, jak klasyczne wszystkie produkty light, ale też jest light, jak bardziej chodzi o ostrość. Tak jak tu można spojrzeć, 40% mniej ostry, spicy i 28% mniej kalorii. Więc tak to się prezentuje, moi drodzy. No jestem bardzo ciekaw, jak to wpłynie na smak, na ogólne odczucia. Wiadomo, że ma być to lżejsze. Będzie śmiesznie, jakby się okazało, że nas to poskłada, będzie nas się dawać mocne. No z samiangami różnie bywa. Myślę, że może być bardzo ciekawie. Instrukcja jest oczywiście typowa dla samianga, więc już znikamy tutaj, aby właśnie się do niej zastosować i przygotować tutaj to danie. I za chwileczkę zobaczycie nas już tutaj z gotowym właśnie parującym daniem. Zostańcie z nami! Dobrze, no tak jak powiedzieliśmy, tak jesteśmy, poszło tutaj sprawnie. Tak, jesteśmy ekspertami do przygotowania samianga. Dokładnie. Ja wam go pokażę, jak on wygląda, a ty może, Majku, wspomnij o tym, o czym zapomnieliśmy powiedzieć w poprzednim wejściu. Tak, czyli o tym, że kupiliśmy go na Allegro za cenę 7,50. Dokładnie. Słuchajcie, podczas przygotowania i przy samym zapachu, no kojarzy klasyka klasyczny samiang. Tak, jasna sprawa, no. Czuć te... Nawet w zapachu czuję taką jakby... Zapowiada się to, że będzie takie gorzkie w smaku nawet, że zapach raczej mi zapowiada, że to może być mocniejsze właśnie niż light, więc... Czyżby sam jak na przekór postanowił coś stworzyć? A czarnego zwykłego samianga widzieliśmy jako pierwszego, no to już bardzo dawno temu. To było łączone wyzwanie zresztą z dwoma nukshimami. No to próbujemy w takim razie. Nie? Dobrego apetytu życzę. Dokładnie, dobrego apetytu, dziękuję. To faktycznie. Smaku jakby mniej intensywny jednak. Czuć maślaność makaronu, nie? Jakby makaron był wyraźniejszy niż sam sos? No trochę goryczy czuję, powiem ci. No, smaku... Tylko, że smak jest taki właśnie miałki. Dziwny, taki miałki właśnie, dokładnie. Ale trochę ostrości jest, powiem. No, usta mnie szczypią, powiem ci szczerze. Bo ja wiem, czy oni... 40% słabszy? Nie wydaje mi się. Nawet na gardło dostaję. I teraz jak jem, to czuję nawet na brzuchu. Kurde, powiem ci, że spodziewałem się wyraźniejszego smaku takiego. Wyraźniejszego smaku i że nie będzie tak palił, no. Znaczy, no w sumie fajnie, że tak pali, ma tą moc samiangową, no ale w sumie nie miał być w tym wypadku, więc ja w sumie nie wiem, co mam powiedzieć o tym, czy to jest dobrze, czy źle. Nie ma bardzo tego klasycznego smaku samianka, jest taka gorycz wręcz, taka bez wyrazu. No właśnie, bez wyrazu, no. Czekajcie, no mi aż tak, widzicie, sama końcówka mi została, już ta końcówka sprawiła, że no szczypią te usta, leci mi z nosa i pali gardło. O, może teraz jak się przestało jeść? Mnie też szczypią usta, gardło jest rozgrzane. Dobrze, zjedzone. Tak, już talerz wylizany. Oczywista. Płacimy za całość, jemy całość. Dokładnie. Jaki żarcik, naprawdę. Słuchajcie. Pieczę, język cały. Spokojnie mogło być to wyzwanie, patrząc po tą mocą. No, jak najbardziej by się nadawało. Powiem tak, nie wiem, ja się z tyłu wstrzymam do znacznej oceny, bo generalnie chyba założenie było takie, że miało być light w ostrości. No. Mniej kalorii, ale chyba nic nie piszą, że smak ma być się różnić smakiem. No właśnie. A różni się smakiem, jest taki bardziej miałki. Zdecydowanie różni się smakiem. No. A mocny to on jest. On jest mocniejszy niż niektóre samianki, ten buldaki inne w tej serii, nie? No. Ciężko te karbonary, wiesz, chiyajangi, to właśnie to są słabsze na pewno niż to. Na pewno. Jest twój jedyny ten buldak samianka, co chyba... Najgorzej smakujący, nie że bo źle może smakujący, ale najgorzej smakujący. No, mieliśmy na początku powiedzieć, że tak może, dajmy bez werdyktu, teraz im więcej o tym mówimy, jednak nie możemy przestać o tym mówić, to jednak popadamy w taką raczej negatywną opinię, więc aby za bardzo w nią jednak nie popaść i skończyć na takiej neutralnej, myślę, nucie, może powinniśmy się już pożegnać, więc ja jestem Sunny Pit. Ja jestem Mike Van T. No i to było nasze spotkanie z buldakiem Lightem. Tak. Lightem. Bardzo trzeba to wziąć w cudzysłów. No i widzimy się na kolejnych spotkaniach z różnymi innymi oczywiście produktami. See ya. No cześć.